Baronski kanał gmspl. witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem postanowiłem Wam omówić krótko Switcha OLED, którego w końcu kupiłem i postanowiłem go dodać do swojej kolekcji. No, wcześniej wiem, że wspominałem o tym, że nie zamierzam przesiadać się na wersję OLED z mojej tej wcześniejszej wersji V2, natomiast ostatecznie zdecydowałem się po prostu dokupić drugi model. Wiecie jak to jest, jak się szuka, to się powód zawsze znajdzie. To znaczy, tym razem oficjalnym powodem było u mnie to, że moja córka lubi grać w sposób przenośny na Switchu, chociażby w Animal Crossing. No i wymyśliłem sobie to tak, że na jednej konsoli będzie ona sobie mogła grać w sposób przenośny, na no a przecież ja na drugiej będę mógł chociażby w trybie zadokowanym nagrywać dla Was materiały. Natomiast ostatecznie zdecydowałem się na wersję OLED White, którą tutaj widzicie. Oczywiście jest tych wersji kolorystycznych dużo więcej. Też Wam króciutko je za chwilę omówię. Natomiast ja zdecydowałem się na wersję White, dlatego że po prostu mój kącik taki telewizyjny no jest taki trochę czarno-biały, więc ta wersja myślę, że będzie najlepiej pasować. Natomiast też chcę krótko powiedzieć o promocjach, które się pojawiają, bo... Jak ta konsola debiutowała, no to oficjalna cena gdzieś wynosi w okolicach 1650-1700. Natomiast coraz częściej pojawiają się promocje, że spokojnie za 1500 czy nawet niżej można tę wersję kupować. Ja wiem, że nawet w okolicach Black Friday była promocja na 1350. Ja wówczas ją przeoczyłem, a swoją wersję kupiłem za 1400 z groszami, więc za tyle spokojnie da się wyhaczyć te wersje OLEDowe. Wystarczy po prostu poczekać na jakąś promocję, nie kupować na siłę w wyższej cenie, bo co jakiś czas da się ustrzelić w sklepach po prostu. Po prostu te wersje w tych cenach, które Wam podałem. Także króciutko omówimy sobie ten model, to znaczy, ja Wam pokażę unboxing, co znajduje się w pudełku, opowiem o podstawowych funkcjach, co różni, co wyróżnia ten model względem tych starszych wersji switchów. No i na koniec postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować switcha OLED w 2024, no bo jakby nie było, to już jest dość późno. no Prawda jest taka, że wszyscy się spodziewamy, że niebawem powinien zostać zaprezentowany jakiś następca switcha. No i pytanie, czy właśnie jeszcze w 2024? Warto decydować się na model OLED. O tym i nie tylko, będzie w niniejszym materiale, do którego obejrzenia jak zwykle was serdecznie zapraszam. Całość. Zacznijmy może od omówienia, co się znajduje w pudełku, czyli zobaczycie tutaj krótki unboxing, jak go Wam będę gdzieś pokazywał obok. Natomiast no w pudełku nie ma jakichś specjalnych różnic względem tego, co widzieliśmy w starszej wersji konsoli. To znaczy, mamy oczywiście ekran, tabletopodobny. Mamy oczywiście joy u mnie właśnie w wersji białej. I tutaj też ciekawostka, że te joy mają być rzekomo minimalnie poprawione względem tych starszych. Chodzi tutaj oczywiście o to słynne dryfowanie analogów, czyli ten słynny problem, o którym też Wam wspominałem, Jakiś czas temu, nawet nagrywałem oddzielny materiał, gdzie pokazywałem Wam, że te moje starsze kontrolery, no niestety jeden właściwie z nich zaczynał też szwankować, no i gałka zachowywała się właściwie tak jak chciała. Da się ten problem jakoś tam spróbować naprawić, natomiast no w tych nowszych modelach konsol podobno jest to troszeczkę poprawione. Oczywiście czas pokaże, czy to będzie taka awaryjne jak w tych starszych modelach, no ale miejmy nadzieję, że jednak będzie trochę pod tym względem lepiej. No wracając do tego, co jest w pudełku, no to mamy oczywiście jeszcze stację dokującą, która jest troszeczkę zmieniona, względem tego starszego modelu. Tutaj też Wam to za chwilę postaram się opowiedzieć. No i oczywiście oprócz tego te nakładki na Joy-Cony, żeby można było wykorzystywać je wygodniej jako takie oddzielne pady. No i oczywiście zasilacz, kabel zasilający. Oczywiście mamy też ten słynny joycon Grip, czyli taką nakładkę, w którą można wsunąć Joy-Cony i wtedy mamy takiego bardziej standardowego pada. Oczywiście dalej to nie jest jakieś mega wygodne rozwiązanie. Tutaj zdecydowanie lepiej sprawdza się Pro Controller albo różnego rodzaju imitacje tego kontrolera ja kilka padów omawiałem na swoim kanale do Switcha, włącznie z tym oryginalnym, więc jeśli nie oglądaliście tych materiałów, również zapraszam do nadrobienia zaległości. No i na koniec zostaje nam jeszcze oczywiście kabel HDMI. Tutaj nic oczywiście nadzwyczajnego, jest to praktycznie taki sam kabel jak w starszym Switchu. Także jeśli chodzi o zawartość pudełka, tutaj większych rewelacji nie ma, natomiast oczywiście różnice drobne można dostrzec w poszczególnych elementach. I zacznijmy może od samej konsoli. Tutaj myślę, że to jest najważniejsze, tak naprawdę, dla większości z Was. Tutaj mamy oczywiście ze sobą odpalone, odpalonego tego Switcha white No i muszę powiedzieć, że oczywiście pierwsze co rzuca się w oczy względem starszego Switcha to mniejsza ramka. No to o tym wszyscy wiemy, że mamy tutaj ekran 7-calowy, podczas gdy w starszym Switchu był ekran 6,2 cala. Nie jest to różnica kolosalna. Ja też oczywiście będę Wam to prezentował na zbliżeniach, żebyście zobaczyli te różnice. Natomiast moim zdaniem to nie jest coś nadzwyczajnego i absolutnie nie jest to coś, co, co ktoś używający starszego Switcha tutaj powie wow na ten nowy mod. No trochę inaczej też wygląda górna część, czyli ta tutaj górna część obudowy, czyli mamy nieco inną tą klapkę na Kardridge, trochę większe przyciski odpowiedzialne za podgłaszanie bądź przyciszanie, no i oczywiście nieco większy przycisk włączający konsolę, ale to są subtelności. Jeśli chodzi o dolną część, to zwróćcie uwagę na to, że tutaj właściwie mamy tylko teraz głośniki i te głośniki, one są nieco, jakby to jest nieco głośniejsze niż w starszym Switchu, natomiast znowu, to nie jest jakaś tam różnica kolosalna. Moim zdaniem bardzo dużą różnicę Różnicą jest ta klapka z tyłu, to znaczy, niby to jest nóżka. Ja Wam muszę powiedzieć, że w starszym Switchu, co też Wam postaram się pokazać, ta nóżka to jest generalnie śmiech na sali. Tam właściwie przewracało się to niemalże przy każdym drgnięciu podstawy. Natomiast tutaj zobaczcie, że mamy taką nóżkę, która umożliwia nam postawienie właściwie konsoli w jakiej wersji byśmy chcieli. Może ona stać niemalże pionowo, może też zostać praktycznie że położona, i to jest bardzo fajna zmiana, bo jeśli ktoś lubi grać w tym trybie tabletop, bodajże taką się nazywa, no to tutaj. Dosyć strzęże sporą różnicę. Na pewno wygoda w tym trybie grania tutaj wzrosła. Myślę też, że warto jeszcze dodać, że konsola ma wbudowane 64 GB pamięci RAM i to nie jest żadna znowu wielka różnica dlatego, że starsza wersja miała 32 GB. To jest dalej mało biorąc pod uwagę, ile ważą obecne gry, chociaż z drugiej strony, jeśli preferujecie raczej granie w te fizyczne wydania, czyli pudełkowe, tak jak ja, no to myślę, że taka pojemność tej pamięci no spokojnie wam wystarczy. To znaczy tutaj mogą dokupować Oczywiście ci gracze dodatkowe karty pamięci, którzy grają cyfrowo, to znaczy ściągają masę gier w sposób cyfrowy, no to wtedy 64 GB błyskawicznie Wam się wyczerpie. Też myślę, że warto oczywiście jeszcze wspomnieć o samym ekranie, to znaczy jest to ekran OLEDowy z doskonałymi kątami widzenia. Zobaczcie, że właściwie jakbym nie obracał tej konsoli, dalej wszystko jest bardzo dobrze tutaj widoczne. Jeśli chodzi o sam ekran, absolutnie do niego przyczepić się nie można, ale to nie jest też bym powiedział, przepaść w stosunku do starszej wersji. LCD. To znaczy, oczywiście, czerń jest bardziej czarna. No to są oczywiście slogany, które wszyscy doskonale znacie. Natomiast to nie jest przepaść. To nie jest tak, że ktoś, kto używał starszej konsoli, tutaj zrobi wielkie oczy, widząc to, co tutaj dostarcza nam OLED. To jest raczej, bym powiedział, zmiana, może nie kosmetyczna, może ona jest zauważalna, ale jednak to nie jest moim zdaniem efekt wow. Także jak ktoś liczył na nie wiadomo co, na jakąś powiedzmy rewolucję, no to absolutnie z tym tutaj do czynienia nie mamy. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, że ekran OLEDowy jest lepszy niż ten starszy, więc jeśli ktoś załóżmy Switcha nie ma, a dopiero miałby kupować, to moim zdaniem warto dopłacić do tej wersji OLED, żeby po prostu mieć nieco większy ekran i właśnie OLED, a nie starszy LCD. Ale czy warto się przesiadać ze starszej odsłony Switcha? No moim zdaniem nie. To znaczy ja, według mnie to nie jest zmiana na tyle zauważalna i widoczna, żebym nie wiem, sprzedawał starszą wersję Switcha i koniecznie kupował OLEDa. Moim zdaniem to nie jest taka przepaść, jak to niektórzy opisują, a z drugiej strony też nie jest to znowu śmiech na sali, jak to mówią, jak to mówią drudzy, bo prawda jest taka, że na temat Switcha OLED powstało masa, masę skrajnych opinii I ja też mam wrażenie, że masa komentarzy pochodzi od osób, które zwyczajnie tej wersji nie posiadają albo w nią nie grały, ewentualnie też nie miały styczności z tą starszą wersją Switcha V2. Także tak podsumowując, jeśli chodzi o sam, sam model tej konsoli, tego Switcha OLED, to moim zdaniem jest on oczywiście ładniejszy, ekran jest lepszy, ale to nie jest przepaść jeśli jakby dysponujecie starszą wersją, to ja mimo wszystko nie widzę większego sensu przesiadać się na nową.

Krótko spójrzmy też na doka, czyli oczywiście to urządzenie, do którego switcha wkładamy, jeśli chcemy grać w trybie telewizora. To znaczy, tutaj musi zostać umieszczona konsola, żeby obraz poszedł na ekran. Wydaje się na początku, że tutaj ta szczelina jest nieco większa, natomiast to jest moim zdaniem tylko wrażenie. To znaczy, inna jest tam powłoka umieszczona w środku, jest bardziej odblaskowa. Teoretycznie ona ma też mniej rysować nam ekran, bo masa graczy zgłaszała problemy z tymi starszymi dokami do tych starszych switchów, że one po jakimś czasie potrafią rysować ekran. Oczywiście wszystko też zależy. Od tego, jak czy jesteście ostrożni, wkładając i wyjmując Switcha. Naprawdę jest taka, że od samego początku to nie są jakieś konstrukcje, które zostały całkowicie przemyślane, to znaczy, mimo wszystko, ta konsola dalej się rusza w tej szczelinie i, i łatwo moim zdaniem porysować ją, ale niby ta wersja ma być pod tym względem lepsza. Jeśli chodzi o samego doka, to też warto zwrócić uwagę, że tak, z, z, z boku dalej są dwa porty USB, natomiast z tyłu zamiast klapki mamy po prostu wyciągany plastik, no i zwróćcie uwagę, że tutaj w środku. Mamy oprócz, oprócz gniazda HDMI i gniazda USB-C, również pojawił się port sieciowy, no i w ten sposób możemy podłączyć już kabel sieciowy do naszego doka. A wcześniej trzeba było radzić sobie po prostu z Wi-Fi, ewentualnie dokupować specjalną oddzielną przystawkę, która umożliwiała nam podpięcie kabla sieciowego. no Czy to jest znowu jakaś druzgocąca zmiana? Oczywiście nie, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić tych, którzy mogli narzekać na połączenie bezprzewodowe, bo chociażby w grach online, gdzie często precyzja jest ultra Ważna, no jednak stabilność połączenia jest mega istotna. Nawet nie tyle prędkość, bo prędkości pewnie już na dzisiejsze czasy są w dużej części porównywalne, natomiast chodzi o stabilność połączenia. Więc mimo wszystko dobrze, że jest tutaj gniazdo na standardowy kabel RJ45. Wróćmy jeszcze na małą chwilę do Joy-Conów, czyli do tych kontrolerków, które oczywiście można tutaj włożyć w tego gripa, czyli zrobić z tego wtedy takiego standardowego pada. No i jeśli chodzi o samą, o samą tą konstrukcję, to oczywiście ona jest taka sama, jak była w starszym Switchu, natomiast podobno, podobno mają być tutaj nieco poprawione te elementy w środku, w środku tych Joy-Conów, i w związku z tym mają się one nieco mniej zużywać, bo cały ten problem dryfowania analogów, o, wam, o którym Wam wspominałem i o którym nagrywałem materiał zresztą, no to wszystko Polega po prostu na tym, że niektóre elementy w tych kontrolerach się zwyczajnie zużywają, i prawda jest taka, że im mniejsze są te kontrolerki, im mniejsze są te gałki analogowe, tym łatwiej właśnie o problem z dryfowaniem analogów i oczywiście masa użytkowników Switchów się z tym zetknęła. Czy tak będzie z tymi nowszymi kontrolerami wypuszczanymi do oled No, teoretycznie według Nintendo powinno być lepiej. Natomiast znowu czas pokaże, bo dla mnie, nawet jeśli te kontrolery wytrzymują powiedzmy u kogoś 3 lata, to dalej jest mało. No, ja bym oczekiwał, że. Nawet jak je odpalę po 10-15 latach, tak jak my odpalamy czasami te starsze generacje konsol, w rodzaju powiedzmy, nie wiem, GameCube, a PlayStation 2, no to przecież te kontrolery dalej dobrze potrafią działać. Natomiast te najnowsze konstrukcje, właśnie mniej więcej od tych bieżących generacji, no niestety mają potężne problemy z tym, z tym driftowaniem, czy też dryfowaniem analogów. Mnie to szczerze mówiąc irytuje, natomiast zobaczymy, właśnie, czy tutaj będzie lepiej. Podobno ma być lepiej. Zanim jeszcze przejdę do krótkiego podsumowania, to znaczy tam postaram się Wam powiedzieć, czy według mnie warto na dzisiaj kupować switcha OLED, no to jeszcze przyjrzyjmy się wersjom kolorystycznym, które są dostępne na rynku, no bo ja zdecydowałem się na tę wersję white, natomiast jest jeszcze taka standardowa, kolorowa, to znaczy niebiesko-czerwona, bardzo podobna do tego, co było wypuszczane na samym początku podczas premiery switcha. Jest też wersja z Mario, czyli ta czerwona, i tutaj moim zdaniem jest leciutki zawód, to znaczy jest niby to jest limitowana wersja, natomiast ja bym chciał, żeby gdzieś z przodu było widać, że to jest limitowana wersja z Mario, a prawda jest taka, że akcenty co do tego, Widać jedynie z tyłu Doka, to znaczy, tam jest postać Mario, jak otworzymy sobie klapkę, no to widać tam Hidden Coins, czyli te słynne pieniążki, które zbieramy podczas przemierzania poziomów z Marianem. Natomiast według mnie tam jest zbyt mało tych akcentów, to znaczy mamy po prostu czerwoną wersję konsoli i tyle, przynajmniej tak to widać z przodu, a jedynie ci, którzy wiedzą, gdzie szukać, no to powiedzmy znajdą te elementy dodatkowe. Także ja się nawet chwilę zastanawiałem, nad tą wersją kolorystyczną, ale jednak zdecydowałem się na wersję white. No i oczywiście są jeszcze wersje. Jeszcze bardziej limitowane w rodzaju na przykład tej z Zeldą, natomiast tam już trzeba dopłacać za to, że to jest po prostu gdzieś tam mamy akcenty związane z The legendą Zelda, i tamte wersje z reguły chodzą gdzieś w okolicach 1800 zł. No to już sobie sami musicie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie dopłacić kilka stówek tylko za to, że załóżmy, Joy-Cony są gdzieś tam pomalowane albo dock jest nieco inny niż ta wersja White. Moim zdaniem, jeśli chodzi o taki, o taki wybór tego, co najbardziej pasuje do salonów, to według mnie, właśnie wersja White chyba byłaby taką. Naj Powiedział najbezpieczniejszą, może ona jest nudna, ale jest najbezpieczniejsza. Jeśli ktoś będzie chciał sobie dokupić inne wersje kolorystyczne Joy-Conów, no to przecież zawsze można to zrobić. Ja zresztą też niedawno sobie dokupowałem taką zieloną, powiedzmy magentową wersję Joy-Conów i też ją albo wam pokażę, albo już pokazałem, bo nie wiem w, której, w którym momencie puszczę ten materiał. Natomiast w którymś z kącików kolekcjonera pokażę Wam właśnie te inne wersje kolorystyczne Joy-Conów. Także jeśli chodzi o to, zawsze można sobie coś takiego dodać. Natomiast wersja White wydaje się, że jest. Po prostu najbezpieczniejsza i najmniej rzucająca się w oczy, a oczywiście zależy, co tam wy prywatnie lubicie. No bo też znam osoby, które właśnie chcą, żeby dany sprzęt się wyróżniał pod telewizorem. No to wtedy pewnie wersji white bym nie kupował. Ja jestem bardziej jakby zwolennikiem tego minimalistycznego podejścia. Wolę jakieś wersje czarne albo białe. A jeśli będę chciał sobie coś dodać, to sobie ewentualnie dodam w przyszłości no i przejdźmy już może do małego podsumowania to znaczy do odpowiedzi na pytania, które postawiłem na samym początku, a więc po pierwsze czy warto przesiadać się z tej starszej wersji V2 Switcha, czyli tej z tą grubszą ramką na OLEDa czyli to co wam dzisiaj pokazuję no i muszę wam powiedzieć, że ja nie mam przekonania że warto, to znaczy tak porównując te dwa modele, jeszcze ja wam może je tak pokażę no to muszę powiedzieć, że okej okay, różnice są, ale to nie są różnice kolosalne i szczerze mówiąc według mnie nie warto przesiadać się na OLEDa to znaczy jeśli ktoś bardzo chce to Oczywiście niech się przesiada, ale zwłaszcza jeśli gracie głównie na telewizorze, jeśli nie obsługujecie zbyt często trybu przenośnego, to ja bym powiedział, że absolutnie nie widzę sensu przesiadać się na OLEDA. Jeśli z kolei głównie gracie w trybie przenośnym, no to wtedy możecie ten temat rozważyć, ale to znowu nie spodziewajcie się jakiejś kolosalnej zmiany. To jest bardziej, bym powiedział, subtelna, lekka zmiana na plus, ale nie jest to jakaś tam przepaść. No pamiętajmy o tym, że obie wersje konsoli dysponują dokładnie tymi samymi podzespołami, to znaczy wersja OLED nie jest żadną wersją pro, żadną dopaloną wersją starszego Switcha tylko obsługuje dokładnie to samo tak samo ma w trybie przenośnym tryb 720p w trybie zadokowanym 1080p więc żadnych tutaj zmian na plus w grach absolutnie nie doświadczycie no jedyne różnica właśnie jeśli chodzi o ten ekran OLEDowy natomiast głównie docenią właśnie to ci którzy grają w trybie przenośnym także jeśli ja miałbym decydować się czy nie wiem na siłę sprzedawać starego switcha i kupować nowego jeśli grałbym w trybie zadokowanym odpowiedź brzmiałaby nie natomiast jeszcze drugie pytanie czy w ogóle warto kupować Switcha OLED w 2024 roku. No, bo też pamiętajmy, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że gdzieś niebawem powinniśmy zobaczyć zapowiedź następcy Switcha, a kto wie, być może pod koniec 2024, a myślę, że najpóźniej w 2025 zobaczylibyśmy tę konsolę na rynku. Nie wiem, czy to będzie Switch 2, czy zupełnie inna jakaś tam wersja konsoli Nintendo. Natomiast wydaje się, że firma jakoś mega mocno od tego konceptu chyba nie powinna odchodzić, biorąc pod uwagę, jak ogromnym sukcesem jest Switch. I jak dużo tych konsol się jednak sprzedało. No Czymś naturalnym powinno być, że zobaczymy takiego naturalnego następcę, najlepiej z obsługą wstecznej kompatybilności, czyli żebyśmy mogli wszystkie gry z obecnego Switcha odpalać również na tej nowej wersji. Natomiast znając Nintendo, no nie byłbym też tego taki pewien, no bo oni zawsze starają się zaskakiwać, i głównym ich celem zawsze nie był jakiś tam wyścig technologiczny, tylko bardziej pomysłowość, bardziej to, żeby nakłaniać do grania również takie osoby, które od grania zawsze stroniły, no i trzeba przyznać, że czy weźmiemy Wii, czy weźmiemy właśnie Switcha. No jakby nie było, jest to konsola bardzo mocno trafiająca do tak zwanego mainstreamu, do casualowych graczy również. No i ciekawe właśnie, czy ten, ten, ten następca no, będzie szedł w podobnym kierunku. No ale wracając do tego pytania, czy warto kupować Switcha OLED w 2024? Według mnie, jeśli do tej pory nie mieliście w ogóle konsoli Nintendo, absolutnie warto. To znaczy, to jest sprzęt, który ma potężną liczbę tytułów ekskluzywnych, które są wydawane wyłącznie na konsolach Nintendo, Nintendo i moim zdaniem są to mega jakościowe pozycje. Oczywiście możemy wziąć pod uwagę Mario, możemy wziąć Metroidy, możemy wziąć Zeldy, no, jest tego cała masa i jeśli weźmiecie właśnie tą liczbę ekskluzywów, jakie Nintendo nam dostarcza każdego roku, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że też spora część z nich to są jakieś remastery, remastery albo remakey. natomiast prawda jest taka, że żadna inna konsola takiej liczby ekskluzywów od deweloperów first party nam nie dostarcza i to jest też zupełnie coś innego niż mamy na PlayStation i na Xboxie, to jest zupełnie inna forma rozgrywki i według mnie, jeśli właśnie do tej pory graliście wyłącznie na PlayStation albo na Xboxie, no to dla was, jakby jeśli doświadczycie po raz pierwszy czegoś na Switchu, no to może to być dla was wręcz rewolucyjne. Prawda jest taka, że to są naprawdę tytuły, które potrafią zrywać kask razem z głową i właśnie nie samą oprawą, która nie jest przecież na poziomie tego, co widzimy chociażby na PS5 czy Xboxie serii X, ale właśnie pomysłami, tymi konceptami, za którymi stoi Nintendo i tym, że właśnie każdą ich gré. Que... first party można kupować praktycznie w ciemno i właściwie nigdy się na tych grach nie zawodzimy. Także czy konsolę kupić warto? Moim zdaniem warto. Natomiast czy warto się przesiadać ze starszej wersji Switcha? Ja bym powiedział, że nie. Natomiast chętnie poznam oczywiście Wasze opinie, bo pewnie znajdą się osoby, które takiej rzeczy dokonały. To znaczy przesiadały się ze Switcha V2 na Switcha OLED. Napiszcie, czy według Was warto i jak oceniacie właśnie Switcha OLED, bo też tutaj dominują skrajne opinie masa osób narzeka, że tak naprawdę jest to sprzęt niepotrzebny, wypuszczony właściwie nie wiadomo po co. Taka niby nowsza wersja konsoli, ale nie wnosząca niczego nowego. No, ja mam wrażenie, że masa osób też chciał, chciałaby po prostu dostać coś w rodzaju Switcha Pro, czyli mocniejszej wersji, która na przykład taką Zeldę będzie w stanie uciągnąć w 60 klatkach na sekundę, a nie jakichś tam rwanych 30. Natomiast póki co czegoś takiego nie doświadczyliśmy i według mnie raczej już nie doświadczymy. To znaczy bardziej doświadczymy po prostu następcy Switcha, który powinien się ukazać właśnie gdzieś moim zdaniem w perspektywie nawet na bliższego roku. Także to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, za dotrwanie do końca i oczywiście napiszcie w komentarzach co wy myślicie o Switchu OLED. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Trzymajcie się.